wykształcenie niektórych techników uzupełniających dla dorosłych, wchodzących w skład zespołu szkół, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, projekt prezydenta, druk nr 1111. Na podstawie artykułu 12 była zmiana dotycząca regulacji prawnej, jaka została wydana w naszym państwie z dnia 31 sierpnia 2013 roku. Zamierza się przekształcić kilku radników uzupełniających dla dorosłych wchodzących w skład szkół w liceum ogólnokształcące dla dorosłych zgodnie z załącznikiem. Tutaj mamy technikum uzupełniający numer 6, technikum uzupełniający dla dorosłych numer 1, technikum uzupełniający dla dorosłych numer 15, technikum uzupełniający dla dorosłych numer 19. Reguluje to ustawa z dnia 19 sierpnia 2012 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych oraz innych ustaw. Dziękuję. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam, odbył się pierwszego czytania. Ustalam termin wprowadzenia autopoprawek na 28 stycznia, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 29 stycznia, godzina 15.